Siemanko, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale i słuchajcie, przyjechaliśmy do Jarocina, jesteśmy z Wojtkiem. Siema. Wojtek kierowca. Siema. Właśnie dotarliśmy pod mój dom i dzisiaj przyjechaliśmy, ponieważ moi rodzice mają 35. rocznicę, także przyjechaliśmy świętować, miał być grill, ale nie wiem czy widzicie, mocno pada, więc chyba z grilla nici. Ale obstawiam, że moi rodzice coś wymyślili, no i mamy też przygotowane małe prezenciki, ponieważ mój brat z dziewczyną ogarnęli jakieś balony z helem, moja siostra ogarnęła kwiaty, jeszcze mój brat chyba ogarnął zdjęcia jakieś w ramkach, także prezencik ogarnięty i teraz idziemy się już spotkać z rodzinką, bierzemy nasze torby i lecimy. Chodźmy. Chodźmy, go. Graczu. Let's go. On cały czas gra. Saka. SF Gamy. Zobaczcie, jakie piękne balony i serduszko. Jestem piękny. Cudowne. Są ramki, ale ramek nie będziemy pokazywać. A tutaj kwiat większy od ciebie, Edzia, nie widać cię w ogóle. Nawet nie widać jak kuka. Dwójeczka, siódemeczka i tu jest piąteczka. Takie kolejności będziemy układać, tak? Bo tu instrukcja. Nie wiem co robić. Dobra, tu mam instrukcję. Dobra, to trzeba ją otworzyć, nie? Skacz. Tak samo skacz jak. Ja jestem dalej. Ja jestem dalej. Hej. U mnie. Mam przytul, buja. Nie mam. Bo skaczemy nad morze. Nie mam. Gdzie jestem? Może bo skaczemy nad morze. Powiedz, buja, grill jest. Powiedział dobra. Nie wiem o co chodzi, ale buja. Dziadek trzeba było. Święta trójka. Idziemy. Nie, no! Ty masz. Odzyskamy naszego misia. Zmienimy Paulinkę. Oczy. Jak oni wypadli? Ale nas zrobiła. Idź w tą rzeczą. No ja pójdę w tą. I ją złapiemy. Mamy cię, musisz oddać misia. Ja złapałem. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj była rodzinna imprezka, więc sobie siedzieliśmy, spędzaliśmy czas razem. A teraz jedziemy do Wojtka i będziemy oglądać tam takie... aparat! Będziemy oglądać tam małe psiutki, bo jeden z piesków właśnie u Wojtka urodził, więc jedziemy zobaczyć, bo ja uwielbiam. Co roku właśnie są tam małe psiutki i my jeździmy je wyprzytulać, bo po prostu są takie słodziutkie. Więc zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Thank you.
Zobacz, jak się tu... się obrócił. Willy! Nie skacz. Nie. Willy! To nie gryź mnie, kurde. Willy! Siedź! Siad! Siad! Uciekaj! Usiądź na tych słodkach! Usiądź, usiądź! Siad! Siad! Ogarnij się! No ta łapa, łapa! To jest świr! Mały świr! A, to jest świr! Jeź teraz, tak? Tak, tak, co cię zje? Piękno oki. Tu mamuśka, tu tatuś, tak? I Doris. Aj. Aha, okej, okay. Aha. Śmieszne pieski. Fajne. Ale leży. Nie wiem, ale leży. Kurde, nie miałem włączonego nagrywania. Serio? Nie no, miałem. Nie miałem. Miałem. No. Wróciliśmy już do Warszawy i słuchajcie, aktualnie jestem u siebie w mieszkaniu, w tym co wynajmuję, ale już bardzo niedługo, bo tutaj mam swoje studio, tutaj sobie nagrywam, montuję i robię różne rzeczy. I słuchajcie, ostatnio miałam fazę na takie buty, bardzo mi się podobały i nie mogłam ich totalnie nigdzie znaleźć. Później znalazłam je na stronie Zary, ale ich nigdzie nie było, można było je tylko zamówić, a ja wolę przymierzyć zawsze buty, żeby bezpieczniej było, a przynajmniej właśnie takie na obcasie, bo to są buty na obcasie. I widziałam je na Instagramie u jednej babeczki i od wtedy po prostu zakochałam się w nich i wiedziałam, że te buty muszę mieć, po prostu muszę je mieć. Pokazałam je Oldze i Olga mówiła, że bardzo podobne przymierzała w Zarze i zaczęłyśmy szukać je właśnie po Zarach i tak dalej, ale ich nie było nigdzie stacjonarnie i już prawie myślałyśmy, że będziemy je zamawiały online, ale raz jak my byliśmy z Wojtkiem u Pawła przez kilka dni, nagle dzwoni do mnie Olga i mówi: słuchaj Kasia, szybko wejdź na Messengera, muszę ci coś pokazać, coś w tym stylu. I weszłam na tego Messengera, patrzę, a ona trzyma w ręku mój rozmiar i swój rozmiar tych samych szpilek i ja po prostu mówię: kupuj mi je, najwyżej jak będą niedobre, to je zwrócę sobie, ale chociaż wiem, że będę miała je właśnie w razie co, nie będę musiała ich szukać. No i słuchajcie, przyjechałam tutaj i te szpilki są. Przymierzyłam je razem z Olgą, bo ona ubrała swoje, ja ubrałam swoje, Olga już w swoich tam kilka dni chodziła, więc mówi, że są naprawdę spoko wygodne, bo nie są też jakieś bardzo wysokie, ale są przepiękne. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Wyglądają one tak, mają taki szpic, ale są przepiękne. Ja ogólnie za bardzo takiego szpicu nie lubię, ale w szpilkach uważam, że to wygląda przepięknie. I mają one taki sznurek, który możemy sobie oplątać wokół kostki albo trochę wyżej, jak nam się w sumie podoba. Mają przepiękny kolor, są po prostu przecudowne i już się nie mogę doczekać, aż je gdzieś sobie założę, ale póki co nie mam żadnej okazji, a nie chcę ich brać gdzieś na miasto, na imprezkę taką, wiecie, nie wiem, taką na mieście, żeby ich po prostu nie poniszczyć, bo wiem, że na pewno znajdzie się super okazja, żeby założyć je. I po prostu je póki co tak oszczędzam. Widziałam, że Olga ich nie oszczędza, chodzi w nich cały czas, ale wiecie, ona tam ma kilka par szpilek, a ja raczej szpilek sobie na co dzień nie kupuję. To jest jedna z moich, nie wiem, trzech par, czterech może, ale wiecie, to naprawdę nie jest dużo, bo większość z tych szpilek, jakie mam, to jest z czasu, kiedy byłam modelką i sobie, wiecie, potrzebowałam po prostu tych butów, a teraz już ich nie kupuję, bo no też jest inna moda, już teraz tak dziewczyny nie chodzą na szpilkach do sukienek, ubiera się trampki, jakieś Jordany albo coś takiego i to mi się nawet bardziej podoba aktualnie niż takie szpilki, ale uważam, że warto takie mieć w szafie, także pokazałam wam. Dziewczyny, jeśli wam się podobają, to biegnijcie do Zary, bo są przepiękne, naprawdę. I ten kolor, później wam przymierzę je może z czymś, jak będę już w mieszkaniu, ale po prostu są tak przepiękne, jeszcze teraz na lato, do opalenizny. Wow. Zobaczcie na to, czy to nie są najpiękniejsze buty, jakie ostatnio widziałyście. Są przeurocze, takie słodziutkie, więc naprawdę jestem z nich mega zadowolona. Jeszcze w nich ani razu nie byłam, ale no jak widzę, jak one wyglądają i jak pięknie podkreślają opaleniznę, to myślę, że długo ich nie będę oszczędzała. I am obsessed na punkcie tych butów, naprawdę. Nie wiem, czy już wam o tym wspominałam, czy nie, ale niedługo się z tego mieszkania wyprowadzam.
i przez chwilę będę taka trochę bezdomna, bo będę pomieszkiwała między moim domem rodzinnym a między Wojtkiem i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo już niedługo będzie bardzo dużo vlogów z urządzania mieszkania, nic więcej wam nie zdradzam, ale właśnie kończy mi się umowa na to mieszkanie i przez miesiąc czy dwa po prostu muszę się gdzieś podziać i słuchajcie, bardzo chcieliście, żebym wam pokazała właśnie room tour tego pokoju, więc jak będę już się wyprowadzać, bo póki co jest po prostu wszędzie syf, bo wszędzie są jakieś kartony, ja już zaczynam zbierać swoje rzeczy, żeby po prostu później nie robić tego na szybko. No i później wam pokażę po prostu, jak już wyniosę większość swoich rzeczy, jak ten pokój wyglądał. Wiem, że to późno trochę, ale może kogoś będzie właśnie interesowało to, jak wygląda mieszkanie w Warszawie. Mogę wam podać nawet mniej więcej ceny, jak płaciłam właśnie za to mieszkanie. Ja mieszkałam też z Olgą, także no to wychodziło trochę taniej, jak na dwie osoby. Ja miałam swój pokój, Olga miała swój pokój, oba były oddzielne, więc mogę wam pokazać mniej więcej, jak mieszkałyśmy, ale to dopiero jak się będę wyprowadzała. No także taka ciekawostka, jakbyście chcieli wiedzieć, to właśnie niedługo będę w połowie normalnie bezdomna, ale będzie to warte tego, co później się będzie działo, więc się nie mogę doczekać, bo czym jestem starsza, tym bardziej lubię właśnie takie jakieś dekoracyjne rzeczy, lubię rzeczy do domu kupować i tak dalej i będę to wszystko mogła kupować już pod koniec roku, więc nie mogę się doczekać, ale więcej wam nic nie powiem, musicie mnie subskrybować, żeby być na bieżąco z tym, co będę robiła niedługo.